Witam bardzo serdecznie wszystkie osoby spod znaku ryb w horoskopie na grudzień 2022 roku. Jeżeli jesteś nową osobą na moim kanale, to serdecznie zachęcam Cię do subskrypcji mojego kanału, abyś była ze wszystkim na bieżąco oraz abyś nie przegapiła horoskopów na kolejne miesiące. Pamiętajcie, moi drodzy, że horoskop, który dla Was przedstawię, jest horoskopem ogólnym. I nie z każdym wszystko będzie musiało rezonować. Jeżeli ktoś z Was potrzebuje porady indywidualnej, to zapraszam do kontaktu. Mail kontaktowy do mnie znajdziecie w opisie tego filmu. I jeszcze taka jedna ważna informacja, że można już u mnie zamawiać indywidualne, prywatne horoskopy roczne w postaci filmu na YouTube. Także jeżeli ktoś jest zainteresowany, to zapraszam do kontaktu. A teraz zobaczmy, cóż tutaj u zodiakalnych ryb w grudniu. Grudzień i ryby. I tak, moi drodzy, sprawdzimy sobie takie sfery jak praca i finanse, uczucie oraz zdrowie, także do końca oglądajcie film. Zobaczmy, cóż tutaj się nam przedstawi, pokażę. Ryby i grudzień, praca i finanse, tak? Zobaczmy więc, jakie tu będą energie na pracę i na finanse. Ryby, praca i finanse. Ojejku. Moje drogie ryby, jeżeli jesteście osobami, które pracy szukają, to ja mam pokazane, że na początku miesiąca może być ciężko, jeżeli chodzi o znalezienie nowej pracy i tutaj nie ma co się oszukiwać. Natomiast od połowy grudnia jak najbardziej jest tutaj możliwość znalezienia pracy. I myślę, że będziecie z tej pracy jak najbardziej tutaj zadowolone, gdyż z tego co widzę, to będzie to taka praca, którą wy będziecie potrafiły wykonywać. Absolutnie nie pokazuje mi się tutaj praca fizyczna, wręcz przeciwnie. Ja tutaj widzę pracę intelektualną. Także jak najbardziej uda wam się w drugiej połowie grudnia znaleźć pracę. Jeżeli chodzi o osoby pracujące, moi drodzy, bardzo dużo obowiązków, szczególnie w pierwszej połowie grudnia, mnóstwo pracy. Mam też takie wrażenie, że co niektóre osoby będą chciały na was zrzucać swoje obowiązki. I wy będziecie tutaj strasznie musiały się zacisnąć tego przysłowiowego pasa, zacisnąć zęby, aby dać sobie z tym wszystkim radę. Ale mam pokazane, że dacie sobie radę. Nadal będziecie tutaj pracowały, ale będzie bardzo dużo obowiązków i będziecie musiały odnaleźć w sobie bardzo dużo wewnętrznej siły, aby no po prostu je pokonać. Jeżeli chodzi o finanse w tym miesiącu, no to ja mam tutaj pokazane, że finanse będą stabilne i bezpieczne. Zobaczmy teraz, cóż w miłości, cóż w uczuciach dla ryb w grudniu. Miłość i uczucia dla ryb w grudniu. Miłość i uczucia dla ryb w grudniu. Och, jeżeli chodzi o tę miłość i o te uczucia. Ja mam tutaj pokazane tak. Jeżeli chodzi o singli i o singielki. Wy jesteście troszkę poblokowane na uczucia i poblokowane na miłość przez jakieś nieprzyjemne doświadczenia z przeszłości. Ja mam tutaj pokazane to, że będą osoby wami zainteresowane, ale mało kogo tak naprawdę do siebie dopuścicie i to jest tutaj głównym problemem. Również mam tutaj pokazane to, że będziecie w grudniu miały tendencję do tego, aby przyciągać do siebie osoby, które będą wami zainteresowane chwilowo. Czyli nie będzie to takie długie zainteresowanie, tylko wręcz przeciwnie. Ja mam tutaj pokazane, że będzie ktoś wami zainteresowany, ale będzie tutaj zainteresowany dość krótko. Miłości tutaj nie widzę, ale widzę tutaj szansę na poznanie nowej osoby. Prawdopodobnie będzie to mężczyzna młodszy od was.
Jeżeli chodzi tutaj o pary i osoby w związkach, no to tak różnie, kwadratowo i podłużnie. Będą lepsze chwile, będą gorsze chwile. Na pewno wasz związek będzie trwał nadal, gdyż ani jedna, ani druga strona nie zdecyduje się na to, aby go zakończyć, pomimo że kolorowo w nim nie jest i nie było. Mam tutaj pokazane, że będziecie mieć tutaj jakieś wspólne małe sukcesy. Być może wspólne zainwestowane pieniądze w coś w grudniu, szczególnie od drugiej połowy do końca roku. Mam tutaj pokazane, że razem ze swoim partnerem możecie coś kupić i będziecie z tego zadowoleni. Niemniej jednak miłości ani uczuć tutaj nie widzę. Tylko widzę tutaj raczej takie poukładane to wszystko, bez takich głębszych emocji, bez głębszego przeżywania. Być może też jest tak, że twój partner przejmuje tę główną inicjatywę w związku, a ty czujesz się tak, jakbyś w ogóle nie miała nic do powiedzenia. I czasami jest to dla ciebie być może już tutaj troszeczkę przytłaczające. No ale jakoś sobie z tym poradzić będziesz musiała, droga rybo. I zobaczmy, cóż w zdrowiu. Będzie trzeba jakieś pieniążki inwestować w zdrowie, widzę, albo w jakieś leki. Ale zaraz zobaczymy. Zdrowie dla ryby w grudniu, tak? Po raz kolejny mam tutaj pokazane właśnie to, że będzie trzeba inwestować tutaj pieniądze albo w jakieś leczenie, albo w jakieś leki. Słuchajcie, na co zwrócić uwagę? Przede wszystkim wam potrzebna jest dodatkowa suplementacja witamin oraz minerałów, gdyż wasze organizmy są, że tak powiem, wyczyszczone z pewnych witamin, wyczyszczone z pewnych minerałów, o tym mówi ta karta. I trzeba tutaj dodatkową suplementację sobie zapodać. Również mam tutaj pokazane, że jeżeli chodzi o zdrowie, to powinniście delikatnie zwrócić uwagę na kości, ale przede wszystkim to karty mi tutaj pokazują to, że powinnyście zwrócić uwagę na słuch i dolne odcinki układu pokarmowego, gdyż to jest tutaj dość mocno zarysowane i tego proszę nie bagatelizować, co niektórzy z was mogą też mieć w tym miesiącu jakieś mniejsze bądź też większe problemy związane z przemianą materii. Ślicznie wam, moje drogie rybki, dziękuję za obejrzenie tego horoskopu. Jeżeli on się wam podobał, to zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie mój kanał. Jeżeli ktoś z was tutaj dotrwał do końca tego filmu, to proszę zostawcie serduszko w komentarzu. Ja wam dziękuję za obejrzenie. Życzę cudownego miesiąca. Pa!